Twilight Sparkle! Twilight Sparkle! Już idę, już idę! Ach, jestem! Słucham, o co chodzi? Zobacz, co dla ciebie mam! Wow! Tyle jajek i tyle różnych kolorów! Ale świetnie! A co jest w tych jajkach? Wiesz co? Podpowiem ci. Pamiętasz świeżaki? Świeżaki? Wow! No tak, ale świeżaki są zbyt duże, żeby zmieściły się w jajkach, prawda? No tak! No to co? Co tam jest? Mam dla ciebie niespodziankę. Wiem, że bardzo lubisz świeżaki, ale jako, że świeżaki już się skończyły, a przynajmniej seria druga, nie wiadomo, czy będzie seria trzecia, znalazłam coś fajnego, podobnego do świeżaków na internecie i mam nadzieję, że ci się spodoba. Naprawdę dla mnie to znalazłaś? A pewnie, że dla ciebie, a dla kogo innego? Wiem, że uwielbiasz truskaweczkę swoją Tosię, prawda? No tak, uwielbiam ją. Ach, super, no to co, to otworzymy te jajka? Pewnie, że otworzymy. Które jajko wybierasz jako pierwsze? A, ta, bo to ma taki kolor jak ja. Ciekawe, co tam będzie. Ups, uważaj. Dobrze, otworzymy sobie najpierw jajko fioletowe. Uwaga, 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 otwieramy. Tyrum, tyrum, tyrum. I kogo my tutaj mamy? Wygląda nieco jak... Powiedz mi... Bakłażanek Błażejek! Dokładnie, to jest taka mini wersja bakłażanka. Tak wygląda z tyłu. Jest to tak naprawdę pacynka. Zobaczcie, można sobie tutaj wsadzić palec. A, i można się pobawić. Cześć, jestem bakłażanek! Bardzo fajne, prawda? Jest super mini wersja, ale śmieszne i słodkie. Oj, mogę się przytulić do tego. Podoba ci się? Bardzo mi się podoba, otwórzmy więcej. Okej, zatem bakłażanek do jajka wędruje. Które teraz sobie wybierzesz jajko? Może teraz niebieskie. Okej, zatem jajko niebieskie zostanie teraz otwarte. Kogo możemy się spodziewać w takim jajku? Zobaczmy. 1, 2, 3. Tyrum, tyrum, tyrum. Ta-da! Cóż my tutaj mamy? Wygląda to jak dynia. O, ale nie było dyni w świeżakach. No niby tak, więc może jest to okazja, żeby sobie tą dynię samemu nazwać. Co ty na to, Twilight Sparkle? A ja na to? Super! Zaraz, pomyślmy nad jakimś imieniem na dy. Czy to wygląda jak chłopczyk, czy jak dziewczynka? Wiesz co? Ciężko stwierdzić. A może dziewczynka? A może chłopczyk? Jak chłopczyk, to ja bym nazwała go Daniel? Ale wiesz co, zobacz tutaj na usta. Są takie bardziej dziewczęce, mi się wydaje. A to są rzęsy tutaj na dole? Może masz rację. Niech będzie, że to jest Dominika. Mamy nowego świeżaka. Mini świeżaka. Mini świeżak Dominika. Dominika Dynika. Bardzo fajna jest. Podoba mi się bardzo. Hopsa, do jajka. Dominiko. Teraz kolejne jajko przed nami. Które jajko otwieramy? Wiesz co? Ja jestem bardzo ciekawa. Skoro tutaj jest pomarańczowe, to może w pomarańczowym będzie niebieskie. Aha! Może znajdziemy borowaczkę. A, bardzo ciekawe myślenie. Zaraz zobaczmy. Aż się boję. Otwórzmy to jajko. 1, 2, 3. Tram. O, przyczepiło się coś. Oho, nie jest to żadna borówka. Jest to natomiast marchewka. Wygląda tak dosyć słodko, jak marchoweczka Marysia, zobacz. O, rzeczywiście, ale fajna. Ja myślałam, że to będzie borówka, a to jednak marchewka. Bardzo fajna jest. Ile ma listków? 1, 2, 3. Patrzy się tak na ciebie, zaraz zobaczymy. Marcheweczka, marcheweczka, jak się masz? Może sobie pośpiewać z tymi pacynkami, prawda? A, ląduje w jajku. Może tak bliżej damy. O, w tą stronę. To co, zostało nam jeszcze ile jajek? Policzysz jajka, Twilight Sparkle? Pewnie, że policzą. 1, 2, 3, 4 i 5. 5 jajek nam jeszcze zostało. Teraz otwórzmy sobie może jajko różowe. Zobaczmy, co się tam kryje. Dobrze, jajko różowe zatem. Uuu, jak się fajnie obraca. 1, 2, 3, otwieramy! Uuu, a któż to może być? Jak sądzicie? Kto to jest? Co to za owoc albo warzywo? Uwaga, uwaga! Tram.
Jest! Wygląda jak truskaweczka Tosia! Dokładnie! Ale ma kropki! Zobaczcie, jakie białe kropeczki nasionka. Uśmiech! Czy to jest język, czy to taki uśmiech szeroki? To chyba uśmiech! Wygląda świetnie! Pewnie, że tak. A z tyłu nie ma nasionek, to tylko z przodu ma nasionka. Okej. Tak, proszę, fajnie wygląda. Ciekawe, jakby wyglądało, jakbyśmy ją wsadzili się na głowę. Nie, nie rób tego! Okej, no dobra, chciałam tylko zobaczyć, jakby wyglądała Twilight Sparkle z głową w truskawkę. Na pewno śmiesznie, ale nie, dzięki. Okej, dobra, więc to jest nasza mini wersja truskaweczki. Dajemy ją do jajka tutaj. O, nie widać jej dobrze. Wiecie co, to może niech wyjdzie z tego jajka. O, w ten sposób, niech się tutaj oprze. I jest, tadam! I teraz tak, mamy 1, 2, 3, 4 jajka już tylko do otwarcia. Które jajko będzie następnym? Wiesz co? A może teraz to, takie jasno-niebieskie? Tak, tam na pewno będzie coś fajnego. Dobrze, zgodnie z życzeniem otwieram jajko jasno-niebieskie. Ono takie prawie, że seledynowe jest. 1, 2, 3, otwieram, otwieram, otwieram. Trum. O! A to coś nowego. Co to jest? Wiesz co? To wygląda jak warzywo. A co to za warzywo jest? Spójrzmy. Aha, ja już wiem. A wy wiecie, co to za warzywo jest? Ja nie wiem. Powiesz mi? Oczywiście, że ci powiem. Dla mnie wygląda to jak pietruszka. Ale zaraz, pietruszka jest taka zielona i można ją sobie pokroić i na przykład do rosołu sobie wrzucić. O, pietruszka, to nie wygląda jak pietruszka. Ale mi nie chodzi o pietruszkę naciową. To jest korzeń pietruszki, zobaczcie. Wow, to tak wygląda korzeń pietruszki? Ma bardzo ciekawy smak, całkiem różny od marchewki. Zobaczcie, jeśli chodzi o kształt, są takie same. Tylko kolorem się różnią i smakiem. Wow, a mogę skosztować? Pewnie, że tak. Ugotuję ci później jakiś rosołek i dostaniesz troszeczkę pietruszki. Ale super! Pietruszka, pietruszka, jak by ją nazwać? No nie wiem, spróbuj wymyślić jakieś ładne imię na p, 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 p. Ale czy to jest chłopczyk, czy to jest dziewczynka? Wygląda mi na chłopczyka. Myślisz, że to jest chłopczyk? Tak! Zobacz, tak się patrzy w lewo i tak nie ma takich ust pięknych jak kobieta. Okej, zatem niech to będzie ich chłopczyk. Jakie imię wybieramy? Piotr! Jest, tak będzie dobrze, pietruszka Piotr! Bardzo fajnie, tylko wiecie co, zaraz, uwaga, nie wywracaj się. Pietruszka Piotr, ale pietruszka kończy się na A. A wszystkie damskie imiona w Polsce kończą się na literkę A. Agata, Małgorzata, Ewelina. Wszystkie na A. Monika! Dokładnie! A moje imię nie kończy się na A. A, bo twoje imię nie jest polskim imieniem. To jak ja bym się nazywała, jakbym była z Polski? Ty byś się nazywała Twilighta Sparkela. Sparkela. Ale śmiesznie! Twilighta Sparkela! Jak Angela albo Markela! Zabawne! U, Marcela! Może nazywałabym się Marcela? Bardzo możliwe, ale chyba bardziej jako. Ja bym się jednak skłaniała ku Twilighta Sparkela. Ale zabawne! Okej, okay, no to skoro to jest pietruszka, kończy się na A, to może jednak to jest dziewczynka. Nazwijmy sobie ją imię na py. Py. Patrycja! Pietruszka Patrycja! A, pasuje jej! Pasuje mi! Ona mówi! Pewnie, że mówię. Jestem dziewczynką. Pietruszka. Wow! Podoba ci się twoje nowe imię? Pewnie! Bardzo mi się podoba! Ach, Patrycja! Brzmi jak partycja! A co to jest partycja? Wiesz co, w to nie będziemy się wgłębiać, okej? No dobra, ale co to jest? Ej, mieliśmy się nie wgłębiać, ale tylko mi powiedz. Wiesz co, partycje są na dyskach, okej? Wow, ale to brzmi mądrze. Cześć, Patrycja! Cześć! Haps! Patrycja wskoczyła z powrotem do jajka i mamy jeszcze do otwarcia tylko 3. Jajko zielone, jajko żółte oraz jajko czerwone. Które jajko sobie teraz otworzymy? To może teraz czerwone!
Okej, okay, nie ma sprawy, jajko czerwone. Chodź tutaj do nas. Trzęsiemy, trzęsiemy. O, jakieś takie bardzo lekkie. Podejrzanie lekkie. Otwórzmy to jajko. Trum, trum, trum. Uuu, coś czerwonego jest w środku. Wow, wygląda nieco jak... pomidor może? A, może będzie wyglądać jak pomidor Patryk. O, zaraz zobaczymy, zobaczymy. Tru, 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 tru. O, nie wygląda jak pomidor. Pomidor ma inne listki. Dokładnie. To co to może być? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jabłuszko takie czerwone. Jabłuszko? Naprawdę uwielbiam jabłka. Zawsze zjadam mnóstwo jabłek. O, a skąd masz tyle jabłek? Jak to skąd? Od Apple Jack. A no tak, rzeczywiście. Ona ma dostęp do mnóstwa jabłek. Więc mamy czerwone jabłuszko. Jaką nazwę byśmy mogli dać temu jabłuszkowi? Temu jabłuszku? Czerwone jabłko. Jakie znacie czerwone jabłka? Wiesz co, ja na przykład znam jabłka, takie popularne są, nazywają się gala, taka odmiana jabłek. Tak, rzeczywiście, jest taka odmiana, galala, nazwijmy ją Ala. Czerwone jabłuszko galala, haha, podoba mi się. O, mi też się bardzo podoba, nasze czerwone jabłuszko Ala. Ej, chyba nawet lepsze niż świeżaki z Biedronki, prawda? No nie byłabym tego pewna. O, ale powiedz, że przynajmniej fajne są. Są super! Tak samo jak świeżaki. O, dzięki, dzięki, dzięki za uznanie. Zatem niech nasza Gala Ala wskoczy sobie tutaj do jajka. Proszę bardzo. I zostały nam teraz tylko dwa. Mamy żółte i zielone, które otworzymy. Decyzja należy do ciebie, Twilight Sparkle. Twilighta Sparkla. To żółte jest bliżej, to może żółte. Okej, okay, zatem żółte jajko niech będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Żółte jak banan, może banan tam będzie. O, coś żółtego. Ale chyba to nie wygląda jak banan. Zaraz zerknijmy. O, wygląda nieco jak... Gruszka Gosia! Dokładnie, wygląda nieco jak gruszka Gosia, bo to jest gruszka. To będzie taka miniaturowa gruszeczka Gosia, prawda? Wygląda słodko i zobaczcie ten język, tak wystawia go. To na pewno jest dziewczynka, ma takie fajne rzęsy długie. Wow, ja też mam długie, ale ona ma chyba dłuższe niż ja. Kto ma dłuższe rzęsy? Ja czy gruszeczka Gosia? Ciężko porównać. Są prawie, że takie same. Ojejku, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A, takie same macie. Ale fajna jest i taka jest przytulna. Podoba mi się bardzo. Chyba nawet tak bardzo mi się podoba, jak truskaweczka Tosia. Aha, bardzo, bardzo fajnie. O, jaka taka fajna jest w ogóle, zgniotliwa. Pluszaczek taki wędruje do jajka. A, mamy ją tutaj. I pozostało nam tylko ostatnie jajko do otwarcia. Jest ono koloru zielonego. I moi drodzy, przygotujmy się na to. Tu, 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 fanfary. 1, 2, 3, jajko otwieramy. Uuu, coś zielonego tam jest. Co to jest? Jakie zielone owoce albo warzywa ja znam. Są winogrona, ale mówi się, że są białe, ale one są zielone, prawda? No, masz rację, ale... Chyba za duże to jest na winogrono. Są zielone jabłuszka. O, o, jakie znasz? Antosia znam. Ha, dokładnie. Zobaczmy, może to będzie jabłuszko zielone. A, kształtem nawet przypomina nieco jabłuszko. Może to jest jabłuszko? Ale zaraz, zaraz. Chyba trochę takie za wysokie. Może to papryczka będzie? A może, może, może. Może to jest zielona papryka. Zielona papryka, zielona, zielona. Może to chłopczyk jest? Wiesz co, nie wiem, czy to jest chłopczyk. Jesteś chłopczykiem? Nie odzywa się. Nie wiem, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. Jakby to był chłopczyk, to bym go nazwała Ziemowit, bo jest zielony, zielony Ziemowit. Tak jest, zielony Ziemowit. Okej, okay, ale spójrz na rzęsy. Rzęsy takie duże dosyć są. Może takie długie dosyć. Jakoś mi się wydaje, że to chyba dziewczynka jest. A jest takie imię jak Ziemowita? Chyba nie. O, ale mi się podoba bardzo. Wiesz co, możesz sobie nazwać jak chcesz tą oto chyba papryczkę. Okej, okay, to będzie Ziemowita. Super, mamy nowe owoce i warzywa. Wspaniale. Pewnie, że wspaniale. O, zobaczmy sobie jeszcze raz, kogo my tutaj dzisiaj mieliśmy. Więc spójrzmy od prawej strony.
Tutaj się schowało nam. Mamy bakłażanka, odpowiednika bakłażanka Błażejka. Tutaj mamy truskaweczkę Tosię, odpowiednik, miniatureczka. Co to było? To była Galaala. Dokładnie, jabłko czerwone Galaala. Odpowiednik marcheweczki Marysi. Tutaj mamy odpowiednik gruszki Gosi. To jest zielona papryczka ziemowita? Ziemowita, dokładnie! O, a tutaj mamy białą pietruszkę, korzeń pietruszki. I jest to pietruszka Piotr. To była dziewczynka. O, okej. Okay. Tak, przepraszam, nazywa się Patrycja. Pietruszka Patrycja. Dokładnie, jestem Pietruszka Patrycja. Dostałam nowe imię. Nie mylić z Partycją. Nie mylić z Partycją. Nawet zabawna ona jest. I na ostatniej pozycji znajduje się nasza Dynia. Dynia Daniel. Dokładnie, to jest chyba chłopczyk Daniel. A jeśli nie, to dziewczynka. Jeśli nie jest to chłopczyk, tylko dziewczynka, to będzie to Dominika. Zakładam, że to chłopczyk Daniel, brzmi fajnie. Okej, no to tyle. To są nasze dzisiejsze zabawki, które wyglądają jak mini świeżaczki, prawda? Dokładnie, i mieliśmy kilka nowych. Podoba mi się, już nie mogę się doczekać, aż zacznę się nimi bawić. To co? Uciekajcie, a ja będę się bawiła. Pa, pa! Subskrybujcie nasz kanał, dajcie nam kciuki w górę i jeśli chcecie, to możemy znaleźć więcej takich śmiesznych mini świeżaczków. Takich zabaweczek, które wyglądają jak świeżaki z Biedronki. Okej, pa, pa! Dokładnie, Twilight Sparkle powiedziała wszystko już za mnie. Zatem, moi drodzy, żegnamy się. Pa, pa i do zobaczenia następnym razem.